bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na naszej szkolnej Wigilii. Jest to czas szczególny dla Was, dla mnie, dla Waszych rodziców, ponieważ ten dzień, czy tego dnia już przygotowujemy się do Wigilii, która będzie miała miejsce w czwartek. Jest to czas wyjątkowy, bo poświęcony jest rodzinie, naszym takim domowym sprawom. Jesteśmy wszyscy razem, dzielimy się opłatkiem i naprawdę atmosfera jest z tego dnia jaka? Fajna, świąteczna. Tak? Dzisiaj doświadczymy tego, właśnie tej atmosfery, tej naszej wspólnoty. Wpierw, nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel. Nasi koledzy i koleżanki pragną teraz przedstawić swoje wyobrażenie tego radosnego wydarzenia. Zapraszamy na jasełka w wykonaniu uczniów należących do szkolnego koła teatralnego Bajka. Przedstawienie zostało przygotowane przez panią Annę Detlaff. Zostało przygotowane przez panią Annę Detlaff i Irenę Repińską. Wigilia to tajemnica, to... No dobrze, teraz będzie jasełka. W czasie świąt? A nie widać?
słyszę, że nastrój świąteczny rozkręca się błyskawicznie. O czym ta rozmowa? Zobacz na tę nową. Myślisz, że wie, po co tu jest. I pewnie twierdzi, że będzie na szczycie, w centrum. Typowe zachowanie nowych. Widać, że to prostaki, tandetne błyskotki. Coś ty powiedziała? Powiedziała. Ktoś idzie.